Spora nerwówka, Grzesiek. Gratuluję wygranej. Dziękuję. Chyba sam przyzna, że ta partia nie była najczystszą w twojej karierze. Podobnie jak większość tego turnieju w moim wykonaniu. Tak, miałeś sporą dozę szczęścia z Jackiem Tomczakiem. Przegrana, prawda? Była trudna, ale przegrana. Dzisiaj też wydawało się, że... Zaczęło się od Andrzeja Maksymienki, też kompletnie przegrana, także aha, pierwsze dwa zwycięstwa odniosłem na farcie, nie ukrywam. No miałem też kompletnie przegraną z Maćkiem Klekowskim, także sporo, trochę tego było. Tak, powiedz mi, gdzie tutaj się skończyła teoria, gdzie zostałeś zaskoczony? Mi się skończyła teoria błyskawicznie. Mhm. Także... To nietypowo bardzo, moim zdaniem. Jesteś raczej kojarzony ze świetnym przygotowaniem. No cóż mogę powiedzieć, wystarczy troszeczkę skręcić, zaskoczyć i łatwo zawodnika wybić z tropu, trudno pamiętać wszystkie warianty. Oczywiście. Natomiast graliśmy na początek dość naturalnie. No tak, tutaj wszystko wyglądało ok. Teraz fajnie. Nie wiem z jakiego powodu miałem dziwne wrażenie, że tutaj mój przeciwnik coś popsuł. Wydawało mi się, że nacisk na C7 będzie wyjątkowo silny. Przeoczyłem kupę wariantów tutaj, po końce 6, takie granice. Znaczy, przede wszystkim najpierw liczyłem C5, Michał też mówi, że liczył C5, ale DCBC końce 4. Teraz tak, C5? Tak. DC, no chodź, C5, skoczek E6, zamiast skoczka E6, tak? Tak. Teraz C5. Teraz C5. DC. BC. I skoczek C4 wydawało się niemal wygrywające. No w każdym razie duża przewaga. Skoczek E6, skoczek D6, chyba CD6, ale być może i BD6. I wszystko mi się ładnie zgadza. No tak, bo na C5 na końcu pada, tak? Tak. No tak, tutaj wiadomo, że jest wszystko ok. No ale ten ruch właśnie... Skoczek E6 okazuje się wystarczające. No, proste tutaj... ruchy przeaczałem. Po hetman D7 myślałem, że... Skoczek E7, a ma po prostu wieża E7, skoczek C7, skoczek bije F4. No i nie ma gdzie. Gdzie bije F4 i wieża C8, skoczek zostaje i przegrywam błyskawicznie. Myślałem przez chwilę, czy hetman C2 nie zagrać zamiast bicie na E7, ale to zupełnie nic nie daje. Nawet A6 wymusza bicie, tak, i nie sądzę, by hetman na C2 był jakoś specjalnie potrzebny. Na D4 potrzebny. Być może to jest jakiś lekki plus, a być może lekki minus. Ciężko było to ocenić w czasie partii. Dobra, zagrałeś w tej partii skoczek E7, wieża E7, A4. Skoczek F4, GF i C6. No i tutaj wydaje się, że nie mają żadnego problemu, prawda? Znaczy no, w efekcie mojej dość niezgrabnej operacji dostałem dość standardową pozycję, tylko brakuje tego skoczka na E5, który podkreśliłby moją przewagę. No i do E5 jest dość długa droga. Tak, przeoczyłem skoczek G4. Tutaj byłem, to znaczy... Nie przeoczyłem skoczek G4, przeoczyłem taki wariant. Skoczek G3, hetman F6, goniec F3, skoczek bije H2. No nie, i jest okazuje się. Skomplikowany wariant. Nie, okazuje się, że skoczek H5, hetman H4, wieża G7, król F8. I nie mam ruchu. Tak, grozi szach z osłoną i... Przykładowo król G2, skoczek F3. Aha, król G2, hetman H3, koniec. Tak. Dobra. No nie ma ruchu. Także nie ma ruchu, nie ma szacha, nie... Grozi koniec, czy jedną H3 mat na przykład. Tak? Mogę się poddać tej pozycji. Także byłem wściekły, trochę się nie mogłem z tym pogodzić, ale... Musiałeś powrócić. Pomijając dość niski poziom mojej gry i moich partii, to z czego jestem zadowolony, to że udało mi się zimną krew zachować, bo nie każdy chciałby się przyznać do błędu takim ruchem jak wieża F1, czyli po prostu powrotem. No tak, przyznałeś się do błędu, posypałeś głowę popiołem. Tak, to ciekawy moment teraz przed wieżą E8, bo Michał już uważa, że stoi lepiej, natomiast tutaj sobie zdał sprawę, że tak naprawdę nie ma żadnego ataku, nie wiadomo do końca jak kontynuować. Grozi goniec bije D5. Nie grozi goniec na F5 stoi. Przede wszystkim grożę tym, że się przestawię, zagram skoczek F3, H3, skoczek F5, wieża G1 i ja będę stał lepiej. No tak, tutaj Radek też uważa, że to coś... Że czarny stoi bardzo dobrze, tak uważaliśmy podczas partii, że skoro zagrałeś ruchy wieża G1, F1, no to raczej pozycja czarnych jest bardzo obiecująca. Na szczęście udało mi się przestawić, więc to się trochę poprawiło. Wieża E8, H3... Skoczek H6 też uważam dobre przestawienie czarnych, skoczka na F5. Tutaj dalej uważałem, że czarny jest bardzo dobry.
Zresztą C5 po prostu, żeby tam grać w pewnym momencie, tak? Jasne, skoczek E5, bicie. Hetman E6. To też był ciekawy moment. Liczyłem może zamiast wieża G1, żeby zagrać hetman E2. Nie jestem pewien, co mi się nie podobało. Chyba G6, nie byłem pewien. Chodzi o to, że po hetman H5, król G7. Ten pionek na H3 zaczyna wieża G1, tak naprawdę. Skoczek E7. Tak, i tutaj wszystko się zaczęło bronić. Ale natomiast... hetman G4 widzę teraz po prostu. Tak, F5. No powiedzmy hetman... No F5 to kapitulacja, nie mogę, bo kapitulacja. H5, no hetman tak, F6 tak. Chyba trzeba zagrać. No to hetman F6 i wieża H8, ale no to mam piona więcej, wieża G8. Tak, tak, rzeczywiście. To może... Może coś innego czarne miały w tym momencie. G7, wieża G1, konie 7 jedyne. I dama G4, tak? No bo wyglądało pewnie z daleka, że na H3 jest słabość duża i będą problemy. Może cofnijmy jeszcze po hetman E2 pozycję, bo tu już widać, że białe będą lepsze. Hetman E2 i... Nie, poczekaj. Może tak należało grać. Tak, bo po hetmanie H3 zawsze wieża G5 gdzieś tam jest. Tak, po prostu chyba źle oceniałem pozycję, jak tutaj patrzyłem. Bo wydawało mi się, że ta pozycja dla czarnych jest w ogóle cudowna. Być może ona jest cudowna, tylko trzeba znaleźć jeszcze jakiś cudowny ruch. F6, skoczek G6. Skoczek D4. Hetman H5. No dobra, i co tam się dzieje wielkiego? Zagram hetman F5, nie mogę, czyli skoczkiem na F5 muszę wrócić. Wieża G1. Zgroźmy hetman H8 i skoczek E5, tak? No wieża G1, hetman E4 może nie... Nie jest powiedziane, że mam przewagę, ale powiedzmy, że tej pozycji bym się nie bał już grać, bo zawsze jakiegoś wieczniaka mogę coś złapać, a czarny dość łatwo coś podstawić. Chyba możesz tak zagrać, tak? Tak mi się wydaje. Hetman E3, dama H8, król F7, konie 5. Król E6. A, król E6. Uciekam jak tylko mogę. Król E6 i białe się poddają. Hetman G... A, na G7 nie wisi. Myślałem, że hetman G7, ale jest nie, to koniec, skoczek już koniec, bo król ucieka. Król ucieka, się okazuje, że nie ma tego ataku. Czy nie może F3, nie mogę. Być może to jest jakaś niejasna pozycja. Król H2 może po prostu uciec z tego związania, tak? Bo ja chciałem po prostu zagrać F3, żeby uciec ze związania. Tak, tak. Znaczy, i przegonić damkę od razu. No ale to może wieża C7 nawet teraz. No, no tak. Nie jest to takie proste. Wygląda to na niejasną pozycję. No, czarne prawdopodobnie nie mają problemów żadnych, tylko... Mm-hmm. Tutaj potem to chyba jest właśnie hetman H8 i konie 5 szach jeszcze. No widzę właśnie. A to dama E5 czy nie? Dama H5 wtedy wygrana. A co jeżeli E5, wieża G7? Mm. Aha, hetman bije G7? Nie. Nie wiem, czemu? No wieża G7, król F6 myślałem. Aha, czyli teraz skoczek G7. A nie, król F6, to dama H6 mat. Tak. Tak, dama G6. Dobra, nic nie zrobię. Mhm. No ciekawe. Pozycja jak widać bardzo napięta, tak wydawało nam się wcześniej, że to czarne wygrywają. Ale zobaczmy jak było w partii. Nie zagrałeś od mana E2, tylko wieża G1. F6, skoczek G6. I C5. Myślę, że dobry motyw, moment dla czarnego, żeby... Powiedziałbym idealny. No, z Michałem się bardzo ciężko gra takie partie, bo on... On nogi nie odstawia. On się nie patyczkuje i przegra to przegra, wygra to wygra, więc ja grając z nim nigdy nie mam tego komfortu, że pocisnę, posmyram, a jak nie pójdzie, to zrobię sobie remis. Tak, tak. Bo nawet przez moment miałem takie myśli, widziałem, że Janek stał świetnie, Maciek się tam zastanawiał, miał problemy z czasem, Jacek stał źle, może mi się kurczy remis mi da złoty medal jakimś dzikim fartem, ale w momencie patrzę na tą pozycję, jak ja tu mogę zrobić remis, wszystko wisi. Tak, dokładnie. Stoi tak niezgrabnie.
Edę i dama D. Dama bije becz. Myśleliśmy, że dama D5. Ale to wydaje się... Właśnie dama B3 mi, wygląda bardzo wieża silnie. Wieża D8, dama C. I co jest teraz po wieża bije D4? No to jest ciekawy moment, bo... Nie wiem, czy niedoczas był w tym momencie, czy... Oczywiście był niedoczas. Mhm. Nie było jakiejś strony, no po 3-4 minuty mieliśmy. Liczyłem wieża D4, z grozią wieża D3, wieża H3. To znaczy moja idea była taka, nie wiem na ile ona była szansowna, żeby zagrać sobie B6. No dobra, wieża D3. Wieża D3, wieża E1. I Michał ten sam wariant widział i dlatego się nie zdecydował na to. Natomiast nie wiadomo, do czego to prowadzi. Mhm. Wieża D3, wieża E1, wieża H3, król G1. Nie wiadomo, czy czarne muszą być, ale okej. Okay. Wieża 1, hetman E1. I na przykład król F7 teraz. Ponieważ skoczek H8 to byłby remis. To bo byłby po król G8 tak. Dama E8 nic nie daje. Król H7 niczym nie grożę. Mm-hmm, wszystko mm-hmm. się broni, a u mnie mat na jedynce jest. A teraz jak zagram po prostu jakieś, nie wiem, BA. Bo też czarne niczym nie grożą. A ty jednak tego piona na... A wychodzi na to, że wystarczy do wygranej. Bo hetman A4 muszę, a jak takie ruchy muszę robić, to już mi się ta pozycja nie podoba. Nie, bo hetman... Aha, bo nie mogę ze koń H8, tutaj to jeszcze mata dostanę tak czy siak. A hetman, koń H8, hetman E8, hetman C8 i hetman bije F5? Jeszcze raz, koń H8, król... Tak, król G8, hetman E6, szach, król H8, hetman C8. Ale król H... Aha, bo król H7 już skoczek wisi. Dama F5 i król H8, wisi dama coś na F5... Z wygraną. Z wygraną, no. Także tutaj chyba wieża E1 nie widziałem, muszę się przyznać, że wieża E1, bardzo silny ruch. Pytanie tylko, czy w takim razie po CB nie mogę, a po AB teraz, moment, po CB. Jak AB odbije po prostu, to... Albo hetman B6. Hetman B6, też ciekawe. Jest... AB nie wiadomo, co tam się tam dzieje. Hetman C7, tak? I siódemka słaba. No też nie wiadomo, hetman C7 i co, jeżeli po prostu wieża D3 czarne zagrają? Tak, koń E7 nie grozi? Nie mam żadnej groźby tym ruchem. No tak, no, bo to nie jest na pozycję dalej, ale tak wizualnie wydaje się, że czarny powinien dobrze stać. Dlatego, że wieża D3, wieża bije H3, jest to groźba na pewno. A ty jak nawet wejdziesz na 7, to jesteś jakiś... No jestem ciekaw, co jeżeli jakoś rozpaczliwie zagram skoczek H4. No i pobije na H4. Bije na H4, wieża G7. A i tam na król H8, wieża H7 wygrywa nieoczekiwanie. Tak. Ale król F8 i mogę nie mieć dobrego posunięcia. Znaczy być może muszę zagrać wieżę G8, ale to przegrana pozycja. Czemu? Będzie. Hetman A3. Coś przeraczam? O, piękny, z tej strony. Piękny ruch. Tak, a, tak, właśnie tak chciałem zagrać. Tak, dokładnie to liczyłem. Oczywiście. To tak samo jak Mateusz, tak, tak. No dobra, okej. Okay. Czyli bardzo niejasna pozycja, nie oszukujmy się. CB w ogóle nie liczyłem tej pozycji. Myślałem, że tej pozycji już jest naprawdę źle. Dlatego chyba nastąpił skoczek D4. Skoczek H4 i tutaj się chyba już zaczęła tragedia Michała, bo po CB, AB... Wieża E7. No ciekawe, co by było, gdyby zagrał wieża D7, bo wieża E7 na pewno wygląda logicznie, tylko podstawia tą na sztuczkę. Na C7, tak. I teraz zagrać wieża D7 w miejsce. I teraz nie ma tej sztuczki z biciem, biciem i hetman C7, bo po prostu nie ma, bo nie wisi na D8. Zgadza się. Bardzo ciężko cokolwiek tutaj polecić. Tak, tak, może ja mam jakieś inne sztuczki, jakieś C6, może mogę zagrać. No wieża C7, C6, wieża C7 i... Ale no nie wydaje nie się, żeby nie białe tutaj mogły czymś grozić. Mogę zagrać jakieś F5, ale no to hetman po prostu wróci na D5. Na D5, czyli... tak, pewna centralizacja. Wydaje się, że tutaj będzie hetman bardzo F4, ciężko. Hetman E5 i... Nie no, jak dojdziemy do końcówki, to myślę, że jednak te słabe piony na C6 i te silne A7, B6 mogą zdecydować. Powinny zdecydować, tak. Tak. Bo hetman H6 to nawet... No może hetman H6 jeszcze coś postraszy. No może bardzo, tak i... Nie, bardzo napięta pozycja, naprawdę. Ciężko tak naprawdę
No podczas partii to już w ogóle podejrzewam, że... Nie, to jest gra do pierwszego błędu. To znaczy, to błędy na pewno były i to, i to wiele było tych błędów. Natomiast gra do pierwszego błędu takiego, który będzie w stanie przeciwnik zauważyć. I taki błąd, tak? Taki błąd właśnie nastąpił tutaj. Tak, to tutaj już to był jeden z ostatnich. Straszny farbok i momentalnie pozycja staje się kompletnie wygrana. Tak, bo wymieniasz po prostu hetmany, tak? I pionek A decyduje. No, wymiana hetmanów to też była tylko jedna z dróg, którą... No tak, ale najprostsza chyba taka najbardziej, żeby się nie denerwować. A no czarne mogę król G6 jeszcze spróbować zamiast król H7, ale chciałem zagrać po prostu... Hetman D3? Chciałem po prostu zagrać konie 7, koń D5 i czarny hetman jest uwiązany do obrony piona, mogę sobie awansować swojego. Spokojnie. I jeszcze cały czas ma hetman E7 wymianę. W zanadrzu wymiana hetmana. Tak, także tutaj no, już umówi to spokojny wynik. No tak, patrzmy, czy jakie inne, czy już wszystkie wyniki są w turnieju panów, bo już naprawdę niewiele podejrzewam zostało. Jeśli jakaś. Bardzo ciekawa partia Jacka z Bartoszem. Olek przegrał, to wiemy. Andrzej przegrał, Mateusz zremisował. Tutaj jeszcze partia trwa, dlatego, bo chodzi mi o to, czy w Ucholcu jeszcze nie możemy policzyć tak naprawdę, dlatego że wiemy tylko, ile macie punktów, natomiast jeśli chodzi o małego Bucholca, to raczej chyba sędziego by trzeba pytać. Nie chcę za bardzo się zastanawiać, dlatego nie odpowiadam też Damianowi 102 na pytanie, bo nie mam jeszcze oficjalnych wyników, a jak historia pokazuje, los nie sprzyja mi za bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju dogrywki. Ale nie ma, nie będzie dogrywek, ale to będzie Bucholz. Znaczy, to nie wiadomo, o co Bucholz chodzi. Jako forma do dodatkowej punktacji, bo zarówno 2 lata temu w dogrywce przegrałem z Bartoszem Soczko, jak i rok temu z Radkiem Wojtaszkiem. Bucholz. Z kolei Bucholz mnie rozłożył właśnie z uwagi na jakiś tam niepasujący mi wynik na jednej z ostatnich szachownic. To teraz też będą decydowały prawdopodobnie jakieś takie niuanse. No u pani trwa chyba tylko jeszcze jedna partia. Klaudia dostała mata. Jola zremisowała, tylko pytanie jak, bo na pewno nie w tej pozycji. Właśnie tutaj mnie zastanawiało, na czym polegał remis w tej pozycji. Nie wiem, bo ja Królew 7, wieża E7, wieża E7, Królew 6 i koniec B4 liczyłem na przykład. Albo goniec A3. Koniec nawet. A3, tak goniec A3, bo po goniec B4 jest A5 jeszcze. No i tak, wtedy wieża C3. Nie, tak czy jak można A5, goniec A3 zagrać. No ale tutaj jeszcze wieża C4, wieża H4, także. No ale no nie tak, rozumiem, dlaczego Asia nie grała tej pozycji, szczerze mówiąc. No biały tutaj nie ryzykować niczym nie ryzykuje. Nawet wieża C4 nie ma, bo wieża A7 zwyczajnie. No, broniony jest pionek na Jeżeli ja zdobędę na A7, to mam po prostu wygraną pozycję i to tak dość prosto. Czy nie rozumiem, szczerze mówiąc, decyzji, że w tej pozycji chyba... Kacper Piorun wygrał swoją partię. Czyli będzie dzielił trzecie miejsce. I z bardzo dobrym... Ma pewne teoretyczne szanse na medal, aczkolwiek wiadomo, że Jacek jest tutaj faworytem. Tak, zdecydowanie. Jacek też wypuścił bardzo dużo partii za to. Tego mu zabrakło wczoraj z tobą. Na szczęście chyba też troszeczkę Nie ma co ukrywać, że Jacek rozegrał znakomite zawody. Brakło mu tej skuteczności. Wydaje się, że troszeczkę sił na końcu mu brakło. Być może trochę doświadczenia, ale... Na pewno prezentował poziom znacznie równiejszy ode mnie, ale no, tutaj nie trzeba naprawdę daleko szukać, żeby znaleźć jakiś lepszy przykład. Bardzo na pewno imponował Maciek Klekowski, bo każdą partię rozgrywał na klasie i miałem wrażenie, że gra zawodnik pokroju powiedzmy Tomaszewskiego, a nie Klekowskiego. To, no, mówimy o zawodniku 2750 tak naprawdę, tak, więc tak. To myślałem, że o Janie Tomaszewskim. To był prawdziwy, ale to był prawdziwy szok, bo ponieważ prezentował szachy tak dojrzałe, że trudno było wierzyć, że ten zawodnik ma ledwo 2430. Nie ma żadnej normy arcymistrzowskiej. Bez żadnej normy arcymistrzowskiej. Niedawno zrobił tytuł mistrza międzynarodowego w ogóle. Tutaj jeszcze występuje jako mistrz krajowy. Tak, bo to w jego grze nie było żadnego przypadku absolutnie. Tam on zawsze miał opinię dość zdolnego zawodnika, który ale raczej prezentował dobre wyniki w turniejach blicowych. To jest zawsze jakieś świadectwo. Kiedy mamy dobrego blickarza, to wiadomo, że ma jakiś tam potencjał. Ale że przyjedzie tak, nagle na Mistrzostwa Polski i zaprezentuje taką grę. Przyjedzie na Mistrzostwa Polski. Tak, jeszcze jako głęboka rezerwa. No naprawdę,
wielkie brawa za jego występ. Miejmy nadzieję, że to będzie jakiś bodziec dla niego do dalszej pracy, bo widać, że potencjał ma niesamowity. No to się zgadza. To niesamowite w ogóle, trzeba przyznać, że myślę, że do niego, do Maćka samego dotrze to za 2-3 dni, co się stało tak naprawdę, jaki on wynik zrobił. To była kolejna rzecz, która imponowała, to niesamowity spokój, jaki on zachowywał. Tak, tak. W trakcie partii po partii większość zawodników by się totalnie spaliła, bo mówimy tutaj o totalnym nowicjuszu na tym szczeblu, który od samego początku do samego końca prezentował znakomity poziom i nie ulegał żadnym tam pokusom, no, nie denerwował się nawet tak bardzo. Niesamowite, no wybitny. To my, jacyś wybitny. Starzy wyjadacze, wystarczy popatrzeć, jak gramy. To tam jest jedna wielka nerwowa błąd za błędem. No, i to jeszcze mówimy, i on jeszcze przecież zdobył co najmniej o punkt za mało, patrząc na jego pozycję, bo też wypuścił mnie, wypuścił Jacka Tomczaka. Tę pozycję ocenić chyba należy jako wygraną białych, czy remis? Ciekawe. Chyba wygrana białych, te piony są bardzo zaawansowane, prawda? Plan jest chyba dość prosty, tam król D6, skoczek E5, skoczek C6, E7 zagrać. Tak powoli, spokojnie awansować te piony. Wygląda na wygraną, ale boję się wyrykować takie pozycje, bo wygląda to jak z jakiejś książeczki Leonida Kubla ze studiami. No tak, ale wiesz, ja właśnie niestety widzisz, no niby komentowanie takie proste, ale też nie muszę podejmować oceny takich pozycji. Tak, zawsze jak ktoś jest, wiesz, lepszy ode mnie, to próbuję tutaj go pytać. Nie, no wygląda to na wygraną, ale może być to równie dobrze remis. Nieprawdopodobnym. Ale w grze praktycznie oczywiście to jest bardzo blisko wygrane, tak, zwłaszcza przeciwnik na 3 minuty. W takim czasie to myślę, że jakieś totalna ekwilibrystyka musiałaby nas mieć. Dzięki Grzesiek, że przyszedłeś. Będziemy cały czas obserwowali, jakie będą wyniki. Już gratuluję przynajmniej srebrnego medalu. Dzięki bardzo. Tyle przynajmniej mogę zrobić. Dzięki.